as well. Jeszcze tym ziemniaków, kto leży. O, są połączone. Montowałem się. Witam wszystkich na farmie. Witam cię, Timba. Witam, witam. Już zaraz do ciebie biegnę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy chyba dalej walczyć z ziemniakami. Tam już Timba jeździ na kombajnie. Zaraz do niego dołączę. Wie, co mogę. A że niewiele mogę, to i niewiele robię. Ha. się tu. Sobie jeszcze jedną rzecz. Zduptony ten kombaj nam dali, kurka, bo od nas tyle wypożyczalni. No. Słaby? Z górki to jeszcze z 9 idzie na godzinę, z 10, ale pod górkę to już nie boba. Wiesz co? Ile kasy, może dziady jedne, trzeba... kurde. Może trzeba go naprawić. Żeśmy chyba naprawiali, wiesz? Byli? Nie, już nie pamiętam. Od górki idzie 9, tak? On i tak maksymalnie dycha idzie, to. No nie wiem, czy podjadę. No to jest w biorniku do końca, to pojadę z tej strony.
Tak jestem, czemu on tutaj nie chce powalczyć z jedną rzeczą, jeszcze zanim tam do ciebie dotrę. Mhm. No, chciałem wyprostować, ale nie bardzo. Jak się uprzesz, to tak go ustawi, że ci pięć rzędów będzie łapał. Tylko dobrze się ustawi, tak? Mhm. Ale to jest bardzo ciężko. Tu pięć rzędów utrzymać bez GPS-a. No, o, masz filos, to trzeba wyjechać w górę. Teraz. Dobra, to ja już dołączam w takim razie do ciebie i zaraz będziemy... Wsiadać w John Deere'a z wanną i tutaj gnać do mnie. Dobra, to już lecę pędzelem. Można by było tych mośków ustawić furnę, żeby tam latali, już te soje siali. No i dupa zbita. Tam pędzę do ciebie. Ja nie. No jestem, już jestem, już pomagam. Ja brana tutaj zasuwam przy tych ziemniorach. Chyba. Ciężeś był, jak cię nie było. Nie, Sylwek, bierz tego z wanną. Będzie ciężko wcofać, będzie go trzeba rozszczepiać. Aha. Dobra, bo patrzę, że tutaj już coś było wrzucone w niego, więc... Pierwszą? Jak w pierwszą, to jeszcze pół biedy, jak w tandem. Bo jak w tą drugą łamaną, to będzie lipa go tam wcofywać. Ale tutaj to i tak się nie uda. Już nawet nie podjeżdżam, bo tamten ma 96%. Także. To już go tak zapchałem? No, już go tak już zapchał, że tam już nie ma co podjeżdżać, tamtego to trzeba będzie wysypać i dopiero. Na razie zróbmy tak, że wysypiemy tutaj. Ja sobie najwyżej odepnę tą drugą przyczepę. Tamta jest słaba, bo faktycznie na tym... Tutaj też już jest prawie pełno. O, mam pusto, to mogę lepiej zadać. Dobra, wiesz co, ja tobie zostawię w razie czego tutaj tą drugą przyczepę. To będziesz mógł sobie po prostu, wiesz, w razie czego zrzucić, a ja w międzyczasie ją opróżnię. No, także wracając do naszego tematu sprzed chwili, to szykuję tamtą drugą mapę, wiesz, na inną serię timelapsów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ogólnie, jeśli chodzi o wygląd tej mapki, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Mi się strasznie ona podoba. W miarę małe pola dają to właśnie, że na timelapsach bardzo fajnie może wychodzić, bo można wiele czynności zrobić i ująć w jednym filmie, nie? O no. To jest dosyć fajną rzeczą. Mamy tu wyładunek. Lewa, a czy ma lewa? Ja chcę tył. To jest na tył, możesz rzucać. Tylko byle nie z sypem, bo ci się będzie sypać i sypać. Nie, przełączyłem sobie już, wiesz, normalnie na... Pewnie się zaraz nie zmieszczę pod wiatą. Nie, no przecież ja wanną wjeżdżę, cofałem tam. Ale nie, to wiesz, cofnąć to ja cofnąłem, tylko ona jak się podnosi, to ten, o sufit zaraz. Właśnie tą krampę się bardzo fajnie wyładowywuje, muszę ci powiedzieć.
coś tutaj, ty coś tu orałeś? Czy kto to orał? Co, my go chyba mieliśmy puszczonego na oranie. Albo na sianie, nie wiem. Nie. To mogło być tak, że on na oranie był faktycznie. Dużo masz? Spokojnie. Nie. Jeszcze pojadę na górę i powinienem praktycznie wrócić. Tylko chcę to sobie podrównać, żeby kurna jeździć z każdej strony porówna. No, to może sobie będę wracał, tego klina będę kończył. O, a tutaj sobie zostawię te paski do, proste do przejechania. Mamy tam tych ziemiorów, kurde fera. Ja już zapomniałem, co będziemy, co mamy z nimi robić. Czy będziemy je tylko myć, czy będziemy je myć i sortować? Pytanie, ile roboty z tym nam wyjdzie i ile my na tym jesteśmy w stanie zarobić? Czy ja się przesiądę? Jak je tylko umyjemy, standardowej ceny dajmy na to 400, będziemy mogli uzyskać cenę 750, tak? To jest kwestia po prostu wrzucenia do myjki i z myjki zapakowania z powrotem na przyczepę wywiezienia na skup. To jest oczywiście teoria, tak? Ja wiem. Jeżeli chodzi o sortowanie, to nie wiem, czy widziałeś, jak się Cyber z tym mordował na Tunąkowie, bo ta maszyna do sortowania jest jakaś taka... Nie bardzo ona chce... Współdziałać, że tak powiem, z pracodawcą. No faktem, one przesortowane to nie kosztują tam nawet 800 czy coś, tylko nawet 1400, tak? Czyli masz tego zarobku naprawdę sporo. No i dodatkowym bonusem jest to, że dostaje się jakiś tam procent karmy dla świnek. Aczkolwiek na obecną chwilę ta karma dla świnek jest nam tak potrzebna, jak zającowi dzwonek na polowaniu. Tylko żeby je myć, a jak nie myć, to po prostu grzać na skupi je sprzedawać, tak? Ale aczkolwiek jak już zaczęliśmy je na hałdę zwalać, to warto byłoby je jednak może umyć. Właśnie. Maszyna do mycia droga nie jest. Słuchaj, zróbmy tak, na razie skupmy się na tym i zaróbmy trochę kasy, żebyśmy mogli pójść ten, a te ziemniary, to będzie jakiś tam czas, to się je, że tak powiem, ogarnie. No dobra. No to zawsze jakąś zamrożoną gotówkę mamy, tak, będzie nam potrzebna, to no, nawet można dokładnie. Normalnie w takim stanie, w jakim są, przehandlować, tak. Lidl przyjmie, dokładnie. Kurna, ale mi się podoba, słuchaj. A co zrobiłem? Puściłem się po kablu w końcu z internetem. Co prawda na razie to jest... na razie to jest mocno... misja na YouTube jest zbyt wolna. Zapatrzyłem. Jest zbyt wolna, jak ja mam 8, prawie 9. Jedziesz już, to ja czekam. A już jadę do ciebie. Tutaj zobaczyć, o co chodzi YouTube'owi, że jest za wolna. Ja tu widzę, że ja nadaję z odpowiednią prędkością. Po części jest chyba kapka większa. Trzeba było te sianie ogarnąć, jak tam się latają. Ja tutaj zaraz sobie to wiesz, tutaj, zaraz sobie to ogarnę. Jak tak byś się spojrzał w swoją lewą stronę na te pola, co tam są. Kuźwa, strasznie mi się podobają. I tu jest fajny dojazd do nich, wiesz? Mhm. Bo tu pomiędzy i tu na dole, jak masz taki duży zagajnik, jest takie małe pole z zagajnikiem na dole. Bo ty masz takie większe pole i takie fest pole, na którym są takie samotne drzewo jakby, nie? No. To tam jest przejazd i tam możesz sobie zjechać na te pole, wiesz, na tą, to bodajże 30-31, coś takiego.
i nie trzeba było dookoła gnać, tylko masz już tutaj takie fajne, wiesz, wielajne pole, jedno z drugim. No, tak przyszłościowo ci tylko mówię, nie? Mhm. Jasne, jasne. Prrr. Grzegorz się wyrwał. Próbuję YouTube'owi powiedzieć, żeby się wypchał. Inami. To jest sytuacja taka, że on mi tu pokazuje, że transmisja jest, wiesz, zbyt wolna. Ja widzę, nie wiem, faktycznie rwie? Masz podgląd wrzucony, czy nie? Mam, ale teraz to ci nic nie powiem, bo... No, że tak powiem... To jest to już w miejscu, to co mi może zerwać? Poczekaj, zaraz... Jeszcze sobie ustawię w najwyższej jakości. Nie kopiesz jednej regliny, co to ma być? Nie, to już to później nie jest. Nie ma tragedii jakiejś. Pijają się szczegółów, naprawdę. Ustawiałem, słuchaj, sobie nowe, od nowa OBS-a. Aha. Ten. Generalnie rzecz biorąc, zmieniłem na nadawanie na 30 klatek. Niby troszeczkę gorzej, ale Cyber mi podpowiedział, że on w sumie też tak, wiesz, śmiga na tych 30 klatkach. I jemu to jakoś tak w miarę okej wychodzi, nie? Pokazuje, że stan transmisji jest słaby. Skoro ja wiem, że on jest w porządku, no nadaje na praktycznie 10 tysiącach kilobitów, także... A coś, YouTube generalnie. Albo ogarnię temat. Z tym YouTube'em ostatnio to jest w ogóle problem jakiś. Kieroński. Uh-huh. Co my mamy tutaj jeszcze? A, tu mamy. Rany, ja myślałem, że my już kończymy te ziemniaki. Dobra, to ty polataj tutaj, a ja zobaczę, co się dzieje. Ogarnij Władka z Zenkiem, kurna, na siewnikach. Czy tam jednego na siewniku, drugiego, kurna, na pługu i niech orają, tutaj działają, bo my tu sami to się garba narobimy. Jedź no pod sklep, ściągaj chłopaków. On ma w ogóle tutaj zaplanowany głosik. Dobra, ten już sobie to będzie ogarniał. Latał nam tutaj z pułkiem. Prawda, coś w początku nie łyknął, nie wiem czemu. To jest zewnętrznej krawędzi. Dziwnie to zaczął orać. No trudno, no bo może się poprawi po nim, tak? Nie to, a potem się go najwyżej puści inaczej. Niech na razie tutaj środeczek zrobi elegancko. Dobra, to tu mamy to. A ciebie, panie, odłączymy od tej przyczepy. Polecimy. To mieliśmy posiać na... Wszędzie mieliśmy jechać z soją. A wszędzie mieliśmy jechać z soją, tylko tam tak. Musimy... Dobra. Tam na 74 czy 5? 5 chyba. 5 pole. 5, 7, 6 to są te pola. Tego, żeby było bliżej, to zostawiłem te maszyny wszystkie przy... Tam nie mamy zasianego. Kurde, przydałby nam się jeszcze... Przez jeden jakiś traktor. No. Pewnie fędzika nie dorzuciłeś jeszcze.
Nie dorzuciłem żadnej innej modyfikacji. Aha. Prawie się nie wyrobiłem. A czekaj, tutaj soja. Tutaj soja, to jest na tym, na 75, to jest posiana, proszę pana. To już nie jest źle, to już jest jakiś progres. I my mamy posianę. Panie, jeszcze raz mi silnika nie zgasisz, to będziesz z własnego kieszonkowego płacił za paliwo. Patrz, zawsze się do czegoś tutaj... Słuchaj, my jesteśmy w domu, przecież my mamy na 70, na 51 też już posianą soję. Także to już tutaj rośnie. Tam rośnie nam kukurydza, tu rośnie nam soja, tu rośnie nam soja. Nie, no to my jesteśmy w domu. Nie ma co rwać. Czyli my tu mamy te trzy koło gospy tylko pola do ogarnięcia, tak? Tak, tak, to ja sobie zarzucę. Znaczy, to malinowo. Trzy, nawet nie trzy. Mamy tylko 52, która jest teraz orana do ogarnięcia i 53. I to co kupiemy ziemniory? Co kupiemy ziemniory, czyli mamy dwa pola. To ma tragedii w takim razie. Ja myślałem, że my jesteśmy naprawdę w czarnym D. Nie, my jesteśmy już po prostu jesteśmy u drzwi, już witamy się z gąską. Odstawię na razie siewniczek tutaj, a oblecę. Dasz radę sobie tam z tym? Oto, nie ma problemu. Ogarniaj resztę tam, co mamy do ogarnięcia, a ja... Gdzieś widziałem jeszcze jeden pług. A, bo on został na polu. On gdzieś na polu? Bo zresetuj, to zaraz będzie. Już lecę po niego. W bramie. Po niego lecę. I ogarnę, wiesz, tą zewnętrzną krawędź tam na... A, tutaj, no. To będzie szybciej już. Tutaj mam... No nie mamy ugniatania, wyłączone mamy. Nie, bo gramy bez ugniatania bodajże i gramy bez chwastów. Ja generalnie to nigdzie u siebie nie gram z ugniataniem. Ale wiesz, że bez chwastów to mamy mniejsze zbiory. Nie mam problemu. Ale bez ugniatania mamy za to większe w razie czego. No bez ugniatania w razie czego tak. Ostatnio, u Karola graliśmy na Sandomierskim. Tak mnie też w pewnym momencie zaczęło lagować, że po prostu wygniotłem tyle, a tam jest ugniatanie włączone, to w ogóle jest na trudnym poziomie. Jeśli dobrze pamiętam, to wszystko włączone. Tak, wygniotłem strasznie tam pole, że w pewnym momencie to musiałem się wyłączyć, dlatego dzisiaj w pracy, wiesz, poszedłem, mówię, w samochodzie powinienem mieć skrętkę jeszcze jakąś tam, gdzieś z jakiejś roboty, wiesz, została. Poszedłem, patrzę, mówię, mam skrętkę, mam te... szczypce do, wiesz, do zagniatania. Mówię, to jest bosko po prostu. Już lecę, robię sobie... Już kabel kręcę, kurde. Kręcę i tyle, nie? No i dzisiaj ukręciłem ten kabelek i go tak na szybko, co prawda... przylegowało albo zapis był? Chyba zapis był, bo i nie przy. A, no to musiał być zapis. Rany boskie, mnie denerwują te żywopłoty tutaj. Już się nie zmieszczę w tą bramę. No. Bo za pługiem na pewno się nie zmieścisz. Ja się nie zmieszczę, potrzymaj mi piwo. Ja wiem. Nie mogę, bo w jednym ręce mam kierownik od kombajna, a w drugiej twój kufelek. A, bo jakbym złożył pług, wiesz co, jakbym złożył pług, to zdecydowanie łatwiej będzie mi się nim manewrowało, tak. Bo na rozłożonym to faktycznie tak przez wydaje. Bramę mogę przeorać tylko bramę, tak? Och, jej. Jeszcze jakby się udało to na tworzeniu pola na przykład te krzoki przeorać, to byłoby całkiem nieźle, ale chyba się tego nie da zrobić. Niestety.
Zdecydowanie ten metr miał jeżeli bliżej. Włączyć, a które krzoki, o których mówisz? No, te kurkę wodna, co pola dzielą. A te cypole dzielą, to trzeba byłoby zobaczyć, no. Czy jeżeli włączy się... Tworzenie pól, czy da się je przeorać. Tak, czy da się je przeorać na tworzeniu pól. A jak nie tym, to czy T-Rexem da się je wyrywnąć? Wiesz o co mi chodzi? O jakiego no. T-Rexa mi chodzi? Wiem. O tą maszynę leśną. Mhm. No. Tutaj tą krawędź będę musiał sobie... Postaram się podrównać. Trochę to będzie po byku fajnie wyglądało, ale trudno. Normalnie nie czaję chwilami YouTube'a. Jak nadawałem z prędkością prawie 10 tysięcy kilobitów, to twierdził, że za wolna transmisja. Jak dalej nadaję z prawie 11 w tej chwili tysięcy kilobitów, uh-huh. To pokazuje mi, że za duża szybkość za szybko. I że powinienem tylko 4,5 tysiąca nadawać. Rozumiesz? Aha. Po prostu chwila mi nie ogarnia. Ale dzisiaj to przynajmniej nerwie i pingi mam po prostu... Tutaj muszę się przełączyć, bo kolega nasz wyrżnął w żywopłot. Aha. Szymon, gdzie ty chłopie, gdzie ty byłeś, co ty robiłeś, że to żeś tu wyrżnął? Weź niech on walkomat od razu dmucha. Mówisz? No ale. Może to byłoby jakaś... Znaczy ja wiem chyba dlaczego on wyrżnął w ten... Próbujmy zrobić. Co teraz zrobisz? To mnie trochę w cosplayu... już wiem co ty chciałeś zrobić. To mnie właśnie trochę w cosplayu drażni, że on z tymi pługami nie jest w stanie jeździć tak fajnie jak ja bym sobie tego życzył. Dlatego kurka, no ja tego klasowskiego pługa często używam i gęsto jak jedzie na cosplayu, tak? No bo... To z tamtym on jakoś sobie jeszcze daje radę. Uh-huh. Po pierwsze, a po drugie, tamten pług jest mocno bezkolizyjny. Wiesz. No tak, on się nie wiesza gdzieś tam przez przypadek na jakimś kawałku drzewa, na jakiejś kurna słupeczku, który ma kolizję i to idzie wtedy na tym cosplayu w miarę fajnie. Dobra. Wyłam go. Jak będzie dalej. No tak, tylko wiesz co, mnie ten pług, powiem tak, ja go ściągnąłem, bo u Sejbera na tej Eurofarmie go widziałem. No bo on jest tymonkowo, bo jest do tymonkowo. No. O, dzień dobry. Zawitał? Kto zawitał? Dzień dobry, panie Sejber. Stary znajomy. Siemaneczko. Witam panowie. Gdzie jedziesz, dziadów ty? Coś mi tu pisze, witam, że spadki witam. Miałem. Normalnie 7K jest ok na Full HD. No właśnie, wiesz co, Cyber, walczę z tą prędkością tutaj, bo niby jak zrobiłem sobie taki testowy, no to mi wyszło, że w okolicach gdzieś tam 9 tysięcy to tak optymalnie wychodzi na kablu, nie? Jak mu wrzuciłem 9 tysięcy, to mi zaczął pokazywać, że transmisja jest zbyt wolna. No bo on się przyzwyczaił, że ma być 9, a ci spadało. I dlatego tak pokazuje. Mm-hmm. A jak ustalisz sobie na 7, 7,5 albo 8, to będziesz miał OK. Ja nadaję, tak jak ci mówiłem, 6,5 w tej chwili. Ale na 30 klatkach, a na 8 tysiącach nadawałem 60 klatek. I nie było problemów w ogóle. Ja się przełączyłem też po twojej sugestii, że ty nadajesz w 30 klatkach. Ja się też przełączyłem na 30 klatek. No to 6,5 ci wystarczy, do 7 maksymalnie. 7 będzie ci mówi, że masz za dużo, o ile będziesz miał stabilną prędkość, nie?
Znaczy, sobie po wczorajszym dniu, które wyprowadziło mnie to tak z równowagi wczoraj, że myślałem, że tutaj będę rzucał naprawdę mięsem. I wyłączyłem to wszystko w cholerę, zamknąłem komputer i poszedłem spać. Natomiast dzisiaj w pracy zrobiłem sobie, wiesz, skrętkę i w tej chwili na pajęczynie, bo w przedpokoju mam router, na takiej pajęczynie po domu, wiesz, puściłem na szybko, żeby zobaczyć w ogóle, jak to będzie chodziło, no bo finalnie będę, domyślam się, że będę musiał zrobić sobie, wiesz, instalację, tak? Bo jak... Sprawdź, czy router się nie grzeje. Bo spadki prędkości mogą być niestabilności ze względu na przykład na przegrzewanie się routera. Kontroler gdzieś się przegrzewa i po prostu ci masz tak szybko, wolno, szybko, wolno, szybko, wolno. Jak przystygnie, to się przyspiesza, a potem zwalnia, nie? Ten procesor i kontroler. No także teraz... sprawdź sobie, czy się nie grzeje. Będę musiał to zobaczyć, ale teraz tak jak patrzę, to cały czas mniej więcej wychodzi mi, że w granicach, no, cały czas stabilnie jest, tak? Na tą chwilę. Jak, znaczy, na razie jest dobrze, widać dobrze, nie laguje nic, jest okej. Tak w ogóle to widzę, że transmisję masz, także witam wszystkich widzów. Mamy, witam. Cyber u nas. Na naszych włościach. Tak, tak, coś tam, wiesz, no bo próbuję, wiesz, próbuję, jak to będzie, wiesz, wychodziło teraz na tym kablu, tak? Czy nic mnie będzie tutaj lagować, czy nie będę miał jakichś pingów strasznych i tak dalej. Także tak, a przy okazji po prostu nagrywamy jakiegoś lejwika. Jeżeli to wszystko będzie ładnie śmigało, no to wiesz, to czy później, czy na ETS-ie, czy gdziekolwiek, na czymkolwiek innym, to już powinno wszystko ładnie, ładnie chodzić. Bo wczoraj to się wkurzyłem, mówię, nie dość, że w tym tygodniu nie bardzo jest kiedy, wiesz, razem zagrać, no to jeszcze wczoraj po prostu wszystko się wysypało. Dobra. A ty co tam dzisiaj, ETS-ika, czy nie? Nie, 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 ja miałem robić nagrywki, ale zobaczyłem, że gracie, więc... Dwie wilka do lasu. W sumie to może bym do was zajrzał. Czemu zapraszamy. Nie? Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Roboty starczy. Coś się znajdzie tu. Już wrzuciłem linka. Wrzuciłem linka do siebie na kanał. Tak u mnie dzisiaj dość nerwowo, bo cały dzień coś tam jeszcze próbowałem właśnie, żeby sobie tutaj wszystko przygotować, a poza tym mam jakiś tam, wiesz, w międzyczasie nowy projekt na nowe timelapsy, nie tylko z Hofbergman, ale z mapki Swiss. Jakieś nowości? Wiesz, nie, to jest mapka, która już jakiś czas jest na internecie. Ale nie, mi chodzi. No? Chodzi nie, mi o ten, o jakieś nowości w modyfikacjach? Nie, nie, nie. Na starych twoich modach wszystko leci. Na starych? Aha. Nie wiem, czy masz ją jeszcze, czy nie. Mapkę mam, tylko pytanie, czy te stare mody będą działać. Bo ja mam przecież niektóre zaktualizowane. Ja sobie zostawiłem tą paczkę twoich modów starych. No. Właśnie ze względu na tą mapę, nie? No zaraz zobaczę. Bo na razie nie mam czasu kompletnie, żeby tutaj się, wiesz, trochę i do tego jakoś przyłożyć. Szczerze, że w tej chwili to jest urwanie głowy. A jeszcze, wiesz, zacząłem nagrywać piąty odcinek z Hofbergman. Piąty odcinek wyleciał. Witam, Piotr. Jak to tam się nazywało? Ale hasło, czy mapa? To jest na Niemcy 2? Niemcy 2 i Time Emperor, szukaj. No niestety. Musielibyście mi dać additional field info.
Holmworld. A dlaczego Holmworld jest... A może masz w innej paczce mapkę? Może. Albo miałeś w starej paczce. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Okej, to ja sobie zamienię. Super, to wezmę, założę tą dużą moją paczkę. W tej dużej mam nie zmodyfikowane. I tak będzie pasować. Bo ja mam tylko porobione modyfikacje na serwer. A tu chyba nie mam. Więc będę mógł wejść. Muszę sobie to zmienić. Serwer. I teraz tu. Tyk, tyk, tyk. Dobra. Chwila. No, Battlefront jest do pobrania. Na Steamie. Nie na Steamie. Znaczy na tym, na Epiku. Na Epiku jest Battlefront 2 do pobrania. Mhm. Muszę mam powiedzieć. Stałeś Kacpi? No, za darmo Battlefront jest do pobrania. To jeszcze nie pobrałeś. Będzie pobierany. No, to moja paczka się długo wczytuje, tam jest dużo modów. A wiesz co, ale ja też mam też dużą paczkę, bo ja to w sumie z dwóch miejsc ciągnę modyfikacje w farmingu. Tutaj z My Games i z Mods i z PDLC. Jeszcze jest w drugim miejscu i tam mam drugą paczkę modów, także ja, żeby wejść na, wiesz, na grę, to mam jak gdyby dwie paczki zrobione. Mhm, jasne. Powiedz mi, do której siedzicie? Chcę pewnie gdzieś do północy. Ja na pewno nie dłużej, tak. Do 12, tak. Miałem, nie mam weny. Miałem nagrywać, bo robię fajny projekt. No coś tam... Z farminga. Co ciekawego robisz? Pochwal się. A, no, nie mogę, teraz nie mogę. Dopiero zobaczycie finalny efekt. Bo dużo osób może słuchać. Właśnie. Defela. A poza tym będzie to pewnego rodzaju niespodzianka, no. Bo to o to w tym chodzi. No, może niespodzianka, może nie, taki bardziej informacyjny odcinek, ale wymaga ode mnie tydzień roboty. O, domyślam się. Jeszcze wiesz, żeby człowiek miał cały dzień na to, żeby się zająć, to byłoby pół biedy, nie? No, myślę, że w tydzień się wyrobię. Siemano, Piotr. Dobra, na razie nie będę tego pobierał. Ktoś jeszcze do was dobił, czy tylko z Piotrem żeście tam walczyli? Nie, Piotr tylko był. Wczoraj niestety musiałem udostępnić komputer małżonce. O, dupa blada. Additional field info. Musiałbyś mi udostępnić. Tej jednej modyfikacji brakuje. No, poczekaj chwilkę. To jest malutka modyfikacja. To możesz mi przesłać nawet przez Discorda. Za adicjonalne to będziemy swoją drogą musieli furna wyrzucić. Jak używamy precyzyjnego farminga. No, ja też go wyrzucę. Bo on przeszkadza. Bo on przeszkadza, tak. Nie są te wiadomości. Ale już nie chcę, żebyście restartowali grę, więc tylko. To jedno. Tego jednego mi brakuje. I tak ostatnio tak zaobserwowałem, że grając w precyzyjny farming, tak? Mhm. Zbytnio nie ma sensu używać silnika z podsiewaczem. Znaczy, no w tamtym mówię, silnika z podsiewaczem. Bo jak sam siewnik na pole, to kurwa. Tak, ale nie, warto używać. Warto używać, no, tylko że nie do wszystkich plonów. No nie do wszystkich plonów. Na przykład do soi nie sypię wcale, bo soję się sypie dopiero na następnej fazie wzrostu.
I owiec też tak samo ma, że jest podsypywany, ale częściowo. Że to, co daje siewnik, daje tylko częściowe azotowanie, a dopiero w następnej fazie wzrostu doazotowujesz, jak wykiełkuje, doazotowujesz, nie? Dosiewasz nawozu. Dlatego mówię, no, tak nie do końca to ma sens. Bo można wpuścić siewnik bez podsiewania i po prostu potem większą siewkę wpuszczasz i masz problem z głową. Teoretycznie tak. No, bo wtedy ten siewnik, wiesz, bez podsiewacza ma większą pojemność, jasne. Tak? Więcej nasion bierze. No powiedzmy, że tak, ale warto znać, które można siać od razu z podsiewaczem, a których nie. Bo wtedy masz jedną robotę zamiast dwóch, nie? To też ma znaczenie. Tylko, że warto się zaopatrzyć w przyczepę przeładowcą. Wiesz co, bardzo fajna przyczepa przeładowcza, tylko niestety trzeba to sobie sprawdzić. Dodatkowo to jest z Rolanda, z tej paczki. No mam tą paczkę. Ale wiesz co, masz paczkę, tam była paczka i jeszcze dodatkowo był. Ja dokładnie mogę tobie później powiedzieć, która to jest. To jest taka, że ją normalnie całą pakę podnosisz do góry. I możesz dopiero wysypywać. Jest naprawdę mega, mega fajna. I do właśnie uzupełniania siewników jest super. I mam jeszcze jedną, którą można sobie modyfikować. Tak, może to być zwykła przyczepa i może to być właśnie przeładowcza z tym, z taką wystającą rurą. I też jest, też jest bardzo fajna, także mam te dwie, używam w sumie jednej i drugiej w tej chwili na Berghoffman, tam już mam to zaciągnięte i będzie pewnie na najbliższym. Dobra, teraz jeszcze by się hasło przydało. Poczekaj, masz tam gdzieś u siebie na serwerze? Dobra. Nazwę serwera, tak? Tak. Dobrze. Chyba dobrze się ładuje. Czytywanie. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. A nie dokolibie się do końca. Co tam, Piotr, słychać? Opowiadaj wszystko ze szczegółami. Jakbyś mógł, to zwołać jeszcze kogoś na czat. Macie duże zapotrzebowanie na strychu. Rwiemy siano. Nie mamy. Wynosimy. Tutaj zobaczmy, ile trawy jest. Wystarczy to zerwać. Znaczy, no tak, można... Na tej mapie można takie pieniądze na słomie zrobić, że to się w głowie nie mieści. Tu słowa ma po prostu kosmiczne ceny. W ogóle to trzeba byłoby tak, bo mieliśmy kupić, bo jest ta łąka kupiona i tam mieliśmy generalnie na tej łące tak pokosić i tutaj w sumie można byłoby zrobić jakąś akcję z tematem siana i tak dalej. Dobry panie. Witam, nie mam czasu, chyba że chcesz, to podjeżdżaj pod kojban albo wsiadaj w kojban. Dobra, mogę wsiadać w kojban. Ale ja powiadę go wypóźnię. To wiesz co, poczekaj chwilę, jeszcze podbiegnę do tego drugiego ziomka. Przywitam się i... Ja go wypóźnię, bo powiem, i już do ciebie wracam. Jechać, wysypać. I już do ciebie wracam. Moje, jakie tu są zasieki. Jak tu trafić? To jest fakt, że tutaj, kurde, jak chcesz gdzieś przebiec z jednego miejsca na drugie, to nawet ta modyfikacja na szybkie bieganie to jest, wiesz... O, dzień dobry, panie. Cyber. A co to tutaj jest? O. A coś ty mi tu zrobił? Traktor ci lewituje.
Za samo walka, proszę pana, proszę. No siemano, siemano, witam, witam, witam. Witam i drogę pytam. Dobra, ja znikam, idę do kombajnu. Dobra, ja sobie dalej, no to ale mi poprzestawiał. A gdzie jest ten ziomek tu od kombajnu? Ja tu już jadę wywalać pyry na pryzmę, bo już się wszystko nie zmieściło, panie. To jak wy tam jeździcie, to ja sobie wezmę tego drugiego i wrzucę na follow me. Będzie szybciej po prostu to, kurde, szło, bo... To ja się tutaj za ten... Wiesz co, z tymi pługami na przyszłość Timba to trzeba zrobić tak, że... A czemu mi się tutaj cosplay świeci? W kombajnie? W kombajnie? Załadowany kurs jakiś jest? Nie, ja jeździłem kombajnem. Dobra, już. Wyłącz go. Nie ma będę dzisiaj na lewika. Co? Nie, ja to... z mądrym człowiekiem rozmawiam. A, to pozdrów go ode mnie. Dobra. Myślę, że gest Kozakiewicza będzie odpowiednio wymowny do pozdrowień. Dokładnie. Jeszcze za długo. Kurde, miałem się nagrywać, ale mówię, tak jakoś nie miałem weny zacząć, a później jeszcze live'a mówiłem, że może zrobię, też jakoś tak. Mhm. Dzisiaj idę wcześniej spać, bo to muszę wstać w pół do szóstej. Ja powiem to przecież szczerze, to ja, jak to wcześnie? Już u ciebie 3 godziny snu ci wystarczają, gdzieś tak koło drugiej idzie spać. No wiem, ale rano mam parę rzeczy, muszę jeszcze gwiazdę ogarnąć, bo z nią pojechać, potem odstawić ją do przedszkola i dopiero od 8 będę miał high life. Tak, no, jakoś sobie żartuję, tak? Specjalnie nie mam ochoty. O, panie, ale stop działa, widzisz? Full empty, kurna, full combine i zobacz. Ale prawie że czołem przyjechałem w szybę. W miejscu staję. Czy jadę? Ja słuchajcie, dzisiaj... Ta, nie, jedziesz, ciekawe gdzie, ja cię nie widzę. Jadę już. Nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Obudziłem się 14 po 6, a ma 7 do roboty, nie? 60 km do jazdu mam, zaznaczę. Myślacie, że nie byłem na czas. A jak spojrzałem na zegar, mówię, nie, w sumie mi się nie spieszy w sumie już w tej chwili. Tak? I tak jestem spóźniony, i tak jestem spóźniony. Na luzaku ogarnąłem się i pojechałem do roboty. Słuchajcie, a co tam się dzieje na tym polu, że ja widzę latającą przyczepę? Nie mam traktora pod ręką. A potrzebuję się wysypać. O Jezu, żebyś tutaj... Widzisz te Timba na live'ie? Widzę, co on sprawia przecież. Ja dzwonię zaraz po chłopaków, niech tu przyjeżdżają z alkomatem i z testami, narkotestami, bo to jest... To, co on wyprawia, to przechodzi. No bo nie było traktora, żeby się wysypać, więc postanowiłem sobie pomóc. On się normalnie. Dobra, słuchajcie, ja muszę na chwilkę was opuścić na jakieś 5 minut, w sensie odejść od komputera, tak? Jak ktoś, traktor jest, traktora wysiadłem, nam jedzę na fajkę. Jak będzie trzeba, to bym sobie go przeniósł. Za parę minut wracam. Nie, po prostu.
Rozumiem, że to jest w odwecie za Eurofarmę i wynoszenie palet. Gdzież bym śmiał, panie? No tak, gdzież tak. Bym śmiał takie rzeczy robić? Nie, że nie. Ja nie jestem taki zawistny. Mhm. Gdybym był coś dawno, musiałbym kanał skasować. Pewnie. Zawistny, niezawistny, ale żartowniś tak. A no to jest wskazane. Wskazane jak najbardziej. Właśnie. Aha, rura jest z tej strony. Teoretycznie rura. Półka przeładunkowa, taśma. Jakkolwiek dziwne, że się nazywa rura. Prawda? Ale to tłumaczenie w farmingu też jest takie... No i jest dziwne. Jak tam dzisiaj dzionek minął? A pracowicie, pracowicie, pracowicie. Od rana robiłem ten projekt. Potem do pracy. Teraz przyjechałem z pracy. Jutro będzie ETS-ik o 22. Jutro jest piąteczek. No to nie uda się. Jutro w ogóle... Zrobię taki dwuetapowy. Że będą dwie trasy. Takie po około, wiem, 2000 km. Tak, żeby pierwsza tura się skończyła tak 12-12.30. I ci, co będą musieli odejść, to sobie odejdą, a ci, którzy będą chcieli zostać, pykniemy jeszcze drugą turę. Mhm. I robimy na SIM 1 albo na SIM 3, to zobaczymy. I pierwszą turę właśnie zrobimy tak bliżej tutaj podstawki, ewentualnie no gdzieś tak, chociaż w sumie nie, na podstawce zrobimy, a resztę potem wyjedziemy za granicę już. Tak, żeby też parę osób mogło zagrać, bo dzisiaj się tak napalili na tego ETS-a. No właśnie widziałem, chyba mam wrażenie, że to po tym live'ie Karola tak się wszystko zaczęło, wiesz, sypać, że a kto jedzie, wysypały się te wiadomości po prostu jedna za drugą. No. Dzisiaj taki niemrawy dzień był, po południu widziałem, że tego ruchu w sieci, w sensie ruchu w graniu w ETS-a było bardzo mało. Nie, bo ja nawet, wiesz, ja ETS-a to powiem ci szczerze, odpalam wtedy, kiedy razem jeździmy. Kiedyś jeszcze coś tam jeździłem, jak nie wiedziałem o pewnej rzeczy, a w tej chwili to... Mówię, cała frajda, no bo frajda jest największa wtedy, kiedy jedziesz z kimś, tak? Jest czasami śmiesznie, czasami... A, w tym sensie, że no bo to tak jest, jak się nie spróbowało promocja i się nie spróbowało multi, to single był fajny. Tak, dokładnie. A już teraz to straciło troszeczkę urok. A wiesz urok. Jak ja zacząłem interesować się grą multi, bo tak chciałem z młodym tutaj moim chwilę popykać, i ściągnąłem sobie Tracker SMP, wszedłem, mówię, kurna, te ciężarówki wjeżdżają jedna w drugą, co to za lipa jakaś jest w ogóle, co to za katastrofa. I odinstalowałem to, słuchaj. Stwierdziłem, że to jest nie, to jest jakiś bug w ogóle, to jest coś dziwnego i nie skorzystałem. Dopiero potem, jak wiesz, z wami zacząłem coś tam ogrywać, tak, i ściągnąłem jeszcze raz, popatrzyłem, jak to właśnie wygląda, na jakiś live'ik obejrzałem tam u ciebie, dopiero wiesz, przekonałem się, że to tak właśnie ma wyglądać. No, a dzisiaj właśnie żona mi pokazała zdjęcia, jak utknęły ciężarówki w Niemczech, w Austrii, jaka jest zima, po prostu to trzeba gadać. Katastrofa, słuchajcie, no ciężarówki po prostu są do połowy kabiny zasypane śniegiem. To jest mała. No, taki przyszedł front i tyle. Zasypało. No, u nas też szwagierka miała przyjechać po auto.
miała naszykowane. Właśnie wczoraj też byłem specjalnie z rańca, wyskoczyłem, żeby wymienić opony na zimowe, żeby nie jechała na letnich. No, a dzisiaj dzwoni, że oni w ogóle nie przyjadą, bo ona tam w Nowosądeckim. Mówi, że tak śniegu nawaliło, że po prostu nie ma szans, żeby oni w ogóle wyjechali z domu. Jasne. No, mówi, nie ma szans, żeby w ogóle gdziekolwiek do promu się dostali. Więc jedyna opcja za tydzień. Jeżeli w ogóle ich tam odśnieżą. No tak. Wiesz, jak ten front zapowiadają, że on tam po weekendzie powinien przejść, tak? Ciekawe, czy nie nadejdzie jakiś kolejny. No mrozy mają być. No w weekend tam zapowiadają nawet gdzieś tam w niektórych rejonach do minus 20 stopni. No my wczoraj z Piotrem przewinęliśmy całą zimę, opękaliśmy jakoś, jeszcze skosiliśmy trawę z tamtej łąki, bo akurat doszła. Zwinęliśmy to do tego, do bunkra i spokój. Kiszonka się już kisi, krówki będą miały co jeść. Tylko zastanawiam się, bo mamy jeszcze inne, nie? Tak, owieczki kupiliśmy i są jeszcze świnki i teraz nie wiem, co tam dalej zrobić, no bo tak, na zakup nowego pola nas nie stać i nie wiem, czy właśnie nie wydzierżawić z 2-3 pola, na których jest kukurydza, na których jest jakiś tam ziemniak, burak, żeby dla świń było, nie? No właśnie, czy nie lepiej zamiast kupować, to na razie wydzierżawiać pole? Są tam, wiesz, jakieś koszta, ale no ja tak robię u siebie, nie? Że wydzierżawiam na razie. Są jakieś tam koszta dodatkowe, ale na razie póki co przynajmniej jest co robić, tak? A i przy okazji też można parę złotych zarobić. Parę euro, nie złotych. Także ja myślę, że to jest dobry pomysł na to, żeby wydzierżawić. Dlatego, że może by... Znaczy mnie to głównie chodzi o to, że po prostu, żeby nie kupować żarełka dla świnek, no. Dla krów, bo tak, dla krów nie mamy nie mamy słomy, więc muszę wydzierżawić jedno pole, jakiekolwiek zbożowe, żeby mieć słomę. Dla świn, dla krów i dla owiec. Następnie, chociaż owce chyba nie wymagają. Czy wymagają? Wymagają. Owce? Słomy. Nie, słomy nie. Nie, nie wymagają słomy. One tylko aby siano miały. To, znaczy tak, tutaj, siano albo trawę. Trawę, no. Dokładnie. Wszystko. Ewentualnie jeszcze potrzebuję właśnie, żeby tak, krowom mieć świeżą trawę i krowom, żeby dawać, bo one wymagają TMR-u, wymagają świeżej trawy i siana, nie? Witaj, Huber. I świnie wymagają kukurydzy. Świnie wymagają kukurydzy, buraków albo ziemniaków. Chyba tam jakieś zboże też jedzą, nie? Pszenicę, jęczmień i rzepak, tak. Soję. Rzepaku mamy dwa pola, nie? Bo wszystko było posiane w rzepaku. Dwa pola właśnie w rzepak, bo mieliśmy niby się tam odbić troszeczkę od dna. No ale stanęło na tym, że kupiliśmy zwierzątka i teraz nam właśnie się troszeczkę skrzydełka podcięły. Także chyba wypożyczymy sobie pola i w ten sposób zarządzimy. Hubert Margielewski do ciebie zajrzał. Witam cię, Hubert. Tak, zajrzał. Już właśnie go też przywitałem. Dzięki za opaczki. Mamy 4, bardzo fajnie. 5. 5? Pięć. Widocznie nie zaktualizowało. A, bo to się tam aktualizuje trochę później. Tak. Cześć, Hubert, co tam słychać? Ja dzisiaj na gościnnych występach jestem i to w ogóle tak poza live'owo. Wrzuciłem linka, żebyście sobie mogli zajrzeć, jak sobie pogrywamy. Do siebie. A jak tam u nas? A u nas widzisz, pracowicie. Ja się tutaj baruję z ziemniaczkami. Jeszcze Timba jest z nami, ale tutaj on się na razie wyautował. Mówi, że będzie skręcał fajki na miedzy, więc musimy poczekać kilka minut. Po cygara kręcona na udach młodej kubanki.
Może i tak być. Fajnie to wygląda, jak puści się właśnie na follow me drugi traktor, czy nawet jeszcze ze dwa. Fajnie to wygląda, jak jadą wszystkie, wiesz, jeden za drugim. Czy to no, taki konwój. Taki konwój, no. Kiedyś ja na tym Munkowie takie konwoje robiłem, jak sprzedawałem wtedy zboża. Aha. To były dwie ciężarówki i trzy ciągniki, pięć takich dużych zestawów. Aha. Ja wiesz no, co? Epicko. Kiedyś zrobiłem, posiałem nieopatrznie, to były początki moje, posiałem dość duże pole, bo chyba to była dwunastka, na zbrunie trzciną cukrową. Rany boskie, jak ja to zacząłem kosić, to stwierdziłem, że nie, no to jednym kombajnem to ja po prostu będę to miesiąc kosił. Tym bardziej, że ona za chwilę wzrasta, nie? A im dłużej, bo tam nie na sezonach, tylko tak normalnie. No i stwierdziłem, że huk, no, wypożyczam kolejne i tam zrobiłem na trzech kombajnach. Ale roboty i tak było, po prostu popachy, one jeździły tylko na crossplayu, a ja podjeżdżałem i tylko odbierałem, bo to co chwilę, wiesz, trzeba wysypywać, jeszcze nie wszystkie przyczepy można podłączyć pod te kombajny. Teraz to już znalazłem sobie taką przyczepkę ona ma w sumie chyba 65 tysięcy litrów. Taka przeładowcza, podobnie jak w tych kombajnach do właśnie buraków czy ziemniaków, tak? Na mniej więcej podobnie wygląda. I ją można podpiąć do tego kombajnu, no i on wtedy faktycznie to ma jakiś sens, ale trzcina cukrowa to jest przerąbana rzecz do roboty. No to o tyle fajnie, że wzrasta kilka razy, może i na tym można zarobić, znaczy można zarobić najwięcej, jak się przerobi to na cukier, nie? Dokładnie. Dlatego nie warto je sprzedawać na skupach, tylko właśnie warto sobie to schomikować. Tak, bo musisz mieć odpowiednie silosy, żeby to przechować, nie? Bo wszystko ci nie wejdzie od razu do cukrowni, a na polu też zmarnieje, więc trzeba coś tam kombinować. Jakieś modyfikowane silosy, bo inaczej, no bo te farmingowe no nie przechowują trzciny cukrowej. Właśnie to jest, ja nie wiem, jest roślina, tak? W sumie to jest roślina oryginalnie w grze, a nie ma jak tego przechować. Ja nie wiem, czy nie przechowują czasami te silosy zewnętrzne. Te na stacjach kolejowych, ale to by trzeba było sprawdzić, bo tak. Ręki sobie nie dam uciąć. Znaczy wiesz co, ja sobie ściągnąłem taki, tylko że on słabo wygląda, że wjeżdżasz i jak gdyby to w piwnicy jest przechowywane, tak? Pod tym zrzutem. Jestem. Na 300 tysięcy. No witamy ponownie. Pędzę u traktora. To miało być 5 minut? Bardzo dobry moment. Akurat mam pełno. No niestety, ale pewne rzeczy trzeba było papierkowe załatwić, bo jutro moja małżonka po prawie miesiącu czekania idzie zarejestrować auto, więc trzeba było dokumenty przygotować. No dobra. I jesteś usprawiedliwiony w takim razie. Dziękuję. Proszę bardzo. A to co za auto żeś kupił? Aha. Za auto kupiłem? Stroje na C4 Grand Picasso. No to teraz nie pogadasz, na dzielni rządzi. Tak. Już nie będzie się teraz zadawał z pospólstwem, zobaczysz. Tak. Lachta nie dba o koszty i rządzi. Nie no, kiedyś kurka wodna, jeszcze pracując w tym, no, AGD w dostawach, jedziemy z kolegą,
to będę do końca życia pamiętał. Przed nami jedzie, rozumiecie, zdezelowana stara Vectra. Jeszcze ta pierwsza. W wersji kombi, ale to taka, że tam, wiesz, poklejona na szarą taśmę, kurka wodna, no swoje lata już miała, na pewno była pełnoletnia, jak mi starsza. I taka piękna naklejka na niej, tylko szlachta jeździ Oplem. Jak ja parsknąłem śmiechem. Słuchaj, sam, najważniejsze, że gość miał dystans do siebie. A sam do tej pory Oplem jeździłem, tak? Więc mówię, nie no, kuźwa. No to jednak coś jest w tym. No tak. Ale kuźwa jest śląska. Kuźwa, czy jest śląska? Nie mam dla tego pojęcia, wiesz? Jest śląska, na pewno. Ja tego powiedzenia używam od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie wiem, skąd ono mi się wzięło, ale no i mój tata tego używał, i mój dziadek tego używał, bo pochodzimy z Mazowca, tak? Za Śląskiem żadnych koligacji nie mamy, tak? Dlatego się pytam, nie? Bo mówię, kuźwa jest śląska, na pewno. No. Tak więc, ojciec, zostawiasz tam, ja stąd widzę kurka wodna mijaka takiego, że jak zaraz podejdę, jak ciepnę kurna kamieniem. Nie patrz na to. No, ty mnie zostawiasz na polu, a nie patrz na to. Nie patrz na to, wszystko się poprawi. Ja. Jak się nie poprawi, to się zadepczy. No, dokładnie. Prędzej w czas. Źle zrobiłem. To źle zrobiłeś. Nie przyjechać, nie potrzebuję, stałem, czekałem, powiem, się pojechać wysypać. Bo on się teraz, kurka wodna, będzie tak kombinował, obracał. Ale pojedzie po wąskim. Dobrze, tego z tej strony wyładuję. Ja tak jadę, żeby rura była na dworze. Bo mam tylko 14% pojemności przyczepy, to jest nie za wiele. Ale tu są dwie takie, przyniosę sobie pod pachą. To na live nieźle wyglądało. Tak jadę sobie pod górkę i nagle widzę nad żywopłotem latającą przyczepę. Za moment kolejny. Nieźle. Źle się tam bawicie. Nie wiem, co wy tam macie na tym polu i co w tych ziemniakach, że się znaleźli, ale... No, nie wiem, co bierzesz, ale bierz pół. Tak, albo tak, się podziel. No ja mam dobrą dietę, taka jest dieta. Jedz połowę. Już wszystko? Do pełna jesteś zaatakowany? Słyszysz, jakbym był kurna pusty, to bym nie odjechał. Jest o, taka kurde, fajna dieta. To słabo. Jedz, no właśnie wiem, jedz połowę. Wiesz, i to generalny przepis jest taki, że idziesz do sklepu, kupujesz pół chleba, pół kilo ziemniaków, pół świni i pół litra. Gwarantuję ci, że ziemniaków to nawet nie dojdzie. To jest rewelacyjna dieta. Jak zaczniesz od połówki, to możesz już nie dojść do następnego dania. Tym bardziej, jeśli zaczniesz na czczo. Też mówię, nie? Tak jest. Może być... Polecam aż dom. No, człowiek do pracy chodzi, bo tak to jutro spróbował tej diety. Powiem ci, że taka dieta w takim składzie to nawet na dwóch? No, byłoby co obrobić. Faktycznie. Dokładnie. Czemu te przyczepy tak daleko tam stoją? Ciebie jadę. One stoją tak daleko, bo ja, wiesz, podpinałem traktor
to, żeby tutaj zaorać to pole, bo tutaj wymagane jest oranie, a jednym pługiem to się naprawdę można uchachać. Czy trzeba wyładować? I co, będziecie sortować ziemniaczki? Znaczy, wiesz co, jest taki pomysł, albo będziemy je sortować, na pewno będziemy je myć, no bo samo mycie już podwoi, powiedzmy, prawie cenę, tak? A czy będziemy sortować? No się okaże. Mam taki zamysł, aczkolwiek widziałem twoje zmagania na Tymonkowie. Łatwo nie było. No nie. Ale podwojenie kolejne, bo ja w sezonie zimowym, jak będę sprzedawał ziemniaczki, to 1500. No. Jest cena. No właśnie. Akurat sezonów nie mamy jeszcze, ale... No ale wiesz, one na razie, powiedzmy, nie znikną nam, bo nie mamy sezonu, więc mogą sobie przeleżeć. A sezony są w planach, tak? Bo na tych dużych polach, to powiem szczerze, że bez sezonów, no to jest dramat, bo żeby to obrobić, już my tak na dobrą sprawę to zrobiliśmy jedne żniwa, tak? A już parę godzin mamy ograne na tej mapie. A w ogóle, jak będziecie robić, to od razu sobie kupcie jakiś silo, z którym umie przechowywać takie ziemniaki. Żebyście się nie barowali w pakowanie tego w te bagi. Bo to jest jakaś po prostu katastrofa. No tak. Już pan jesteś? Dobra. Widziałem, że tam spadało ci do 3 FPS-ów, tak? Ruszamy. To, że spadały mi FPS-y, to tam jest pół biedy. W ogóle zabawa z tymi bagami to jest jakaś pomyłka. No, to też fakt. Wiesz, to jest fajne, jak masz tam 200 kilo ziemniaków, czy tam 150. I potrzebujesz sobie, wiesz, przesortować. Mi z tego wyszło od cholery 250 tysięcy sortowanych ziemniaków premium. I oprócz tego mam, a chyba ze 40 tych palet ze świńskim żarciem. No. O właśnie. Weź to gdzieś wszystko magazynu, nie? No to wiesz, wrzucasz to, kupujesz jakiś magazyn i gdzieś to tam, wiesz, przechowujesz. Jeżeli no tak, to, jakąś halę i można to... Jeżeli, wiesz, masz świnie, tak, na gospo, no to tak. To jest fajny temat, no bo masz żarcie praktycznie dla nich na długi czas. Z czegoś takiego, tak? A potem świnki sprzedasz i generalnie, no tutaj kaska już jest fajna. Tak, z tego jest dużo pożytku, ale roboty przy tym jest mnóstwo. Roboty przy tym mnóstwo, dokładnie. Ja myślałem, żeby je tylko na obecną chwilę nawet przemyć, nie? Te półkarki to... Ale samo mycie też jest w miarę takie czasochłonne. Ale idzie zdecydowanie szybciej niż sortowanie. No tak, sortowanie... tak, bo w myjkę chyba wchodzi 30 tysięcy, tak? Tak. Tak więc wiesz, podstawiasz jedne 30 tysięcy ładujesz, drugą 30 podstawisz na wylot i masz w głowie, że tak powiem. A czemu tak? Tylko... Ja to bym postawił te taśmy z miejsca, gdzie one są, z tej pryzmy i taśmą ładował do tej, wiesz... Do silosa od razu? Znaczy do silosa, do tej myjki, tak? A potem ewentualnie stamtąd, nie wiem, czy drugą taśmą, czy ten, jak to usprawiedliwić? Wystarczy wysypać pryzmę, no, i postawić koło tego taśmy. No. Żeby z pryzmy brało. No. A odwozić przyczepką. Odwozić przyczepą i tyle, nie? No, bo tam byś musiał wziąć, żeby załadować na tym, albo... wysypywać i ładować łyżką, albo właśnie taśmociągiem, albo tą taką przeładunkową, co ja miałem, tą taką z tą ośką łamaną z przodu. Bo inne przeładunkowe nie obsługują przecież ziemniaków, a zwykłe przyczepy nie sięgają do myjki, więc no tutaj jest właśnie... Ja mam przeładunkową taką 60 tysięcy litrów, która obsługuje właśnie i ziemniaki, i buraki jeszcze do tego. No właśnie, to jak coś takiego z modyfikacji masz, to okej. No.
I to jest przyczepa z mod huba, tak więc... No to tego nie trzeba to, gdzieś tam szukać po jakichś kurna o elipsach i innych kurna. Podrzucisz mi to, to ten, to ja jak będę tą paczkę tworzył w końcu, bo już się zabieram do niej, ale już coś tam zacząłem robić, mam parę modyfikacji już spakowanych, to dorzucę to i jak już powstanie taka paczka, to się udostępni. Mhm. Bo ja powiem wam szczerze, że jak jeszcze grałem w 17 farminga, to sprzedawałem kiszonkę za pomocą właśnie taśm. Ustawiłem kilka taśm z tych silosów do miejsca, gdzie wiesz, gdzie wsypujesz do tej wanny kiszonkę. I ustawiałem normalnie te taśmy i robiłem zupełnie co innego, a tutaj cały czas praktycznie kasa, wiesz, leciała. Jak przestawało lecieć, to tylko trzeba było podlecieć, przestawić trochę taśmy, wiesz, żeby łapały lepiej. I sprzedaż szła po prostu rewelacyjnie, bo samą łychą gdzieś tam, wiesz, jakimś ładowaczem czy coś, to można było się uchachać. Jak, nie wiem, miałeś ze 3 miliony kiszonki, tak? Robione. Uho. A ja tak sprzedawałem jeszcze od siebie z gospodarki, woziłem do BGA 21. Mhm. Milionów. Wszystko przyczepami. To jest spokój. To już jest hardcore. No, ale 10 baniek zarobiłem na tym. Ale wiesz co, teraz tutaj ta modyfikacja z tą frezarką jest fajna, bo ona dość szybko ładuje. Tak. Na przyczepę. Więc to jest dosyć fajne rozwiązanie. A jak ja grałem w 17, to jakoś o tych modyfikacjach jeszcze wtedy nie słyszałem za bardzo. Mhm. A w sumie to zacząłem grać w Farminga po tym, jak zacząłem oglądać, właśnie wpadł mi w ręce jakiś odcinek Kadora. Ja pierwszego farminga, w którego grałem, to była 15, ale pograłem trochę i potem odstawiłem, w sumie chyba z rok czasu praktycznie nie sięgałem po to. Potem wpadły mi jakieś filmiki właśnie Kadora i zacząłem jego tam, wiesz, oglądać właśnie z 17, to znajdowanie tego złota, żeby tam, wiesz, ten pierwszy milion zdobyć, bo tam było coś takiego, że na całej mapie Wiem. Tych 100 sztabek. No i szukanie tego. I tak się, wiesz, od tej 17 zaczęło, a potem trafił mi się jego filmik z 19. Mówię, kurna, mówię, jaka to jest różnica, nie? Między tą 17 a 19. No i akurat gdzieś tam na wyprzedażach znalazłem 19 na Steamie. I tak się zaczęła przygoda z Farmingiem. Fajne jest to, że tutaj nie musisz się wytężać, naprężać, tylko relaks. Tak, tak. I to właśnie jest idea gry, żeby się relaksować, a nie denerwować. Dokładnie, no to nie jest Call of Duty. No według mnie kurka wodna gra, którą grasz, to nie sprawia ci jakiejkolwiek przyjemności, tak? Tylko frustrację i nerwy. No nie ma sensu w nią grać, tak? To właśnie tak jak mówisz, kurna, cyber gra ma być relaksem, ma być odpoczynkiem, ma ci dawać przyjemność i satysfakcję, a nie zatrzepotaniem w kurw i musisz grać jako strzępek nerwów, no. Dlatego ja przestałem grać na przykład w World of Tanks, kurna, w które grałem nałogowo, kurde, ładnych kilka lat. I stwierdziłem, że nie, no to jest, nie ma sensu, no nie ma sensu i... Wiesz co, ja powiem tobie szczerze, jak się napinałem bardzo mocno na Call of Duty, jak zacząłem grać. Tak? Tylko i dwójkę tylko Call of Duty grałem, obie części przeszedłem, tak? Mhm. Jasne. No. To powiem tobie szczerze, że jak zaczynałem w to grać, to strasznie się napinałem. I wcale mi ta gra jakoś specjalnie nie wychodziła. Im bardziej się napinałem, tym mniej frajdy było i tym słabsze efekty. Potem odstawiłem Call of Duty na jakiś tam moment dłuższy
i wróciłem, tylko że nie gram Warzone, bo mam wrażenie, że tam jest za dużo cheaterów. Bo nawet jak oglądam jakieś filmy na YouTubie, no to tam są rzeczy, które generalnie według mnie są nierealne do zrobienia, tak? To, co oni tam wyprawiają. Dokładnie. Jak nagrywają te. Ale już na takich normalnych jakichś tam, wiesz, rozgrywkach multiplayer, tam już można sobie czasami fajnie pograć. Jak przestałem się napinać na to wszystko i tak podszedłem totalnie z luzem, to nagle, w momencie, kiedy ja byłem tam, wiesz, w tych rozgrywkach, nie wiem, w najlepszym wypadku zajmowałem trzecią lokatę, tak? Z drużyny, mówię z drużyny, nie z całej jakiejś tam grupy. No to w pewnym momencie okazało się, że zaczynam praktycznie być przodującym, bo pierwsze, drugie miejsce to było praktycznie każda jedna rozgrywka i wiesz, bez problemu, tak, osiągałem takie wyniki pod warunkiem, że naprawdę byłem wyluzowany. Jak się zaczynałem spinać, to wyłączałem grę, stwierdzałem, że to już nie ma dalej sensu, bo nie idzie, tak? No i mnie na przykład... A nie! Co mnie błądzasz? A, z tego przynajmniej musiałem z traktora. Się wystraszyłem. Pogrozisz mu palcem, to podkuli ogon i zwieprza. To ty jesteś jak... traktorem, którego nie cierpię, tak więc... A no on jest tragiczny, to jest fakt. Ja też nie lubię. O ile lubię John Deere, to... Nie, rura po prostu była za nisko wystawiona i zawadził lampką. O, teraz będzie dobrze. Ta ósemka jest po prostu tragiczna. Nie lubię jej. Nie lubię mechaniki tego. Może nie tyle, nie chodzi mi o wygląd tego ciemnika czy cokolwiek innego, ale... Nie, bo on wygląda fajnie, tak? Tylko, że wiesz, sama, tak jak mówisz, mechanika jazdy tym ciągnikiem, to jest... Tragiczne. Dlatego ja też go na cyberowej, kurna, Eurofarmie unikam tego traktora jak ognia, po prostu go nie cierpię. Ale wiesz co, ja kiedyś miałem... którąś wersję, ale z modhuba ściągnięty. Tam chyba w całej paczce miałem kilka, właśnie i szóstki, i siódemki, i tam ósemka była. Razem w jednej paczce. I tamtym się według mnie jeździło naprawdę fajnie, tak? Ale klasą w sobie są właśnie klasy. Ja uwielbiam klasami jeździć. No, ja case'ami uwielbiam jeździć na przykład. Case na przykład Magnum, no to jest, kurde, mam sztukę z modhuba właśnie. Które to jest? Nie pumę, tylko Magnum, one są te większe. One te większe, on ma tam 400 chyba 50 koni. No ja mam wersję 435 koni akurat, tak. Tak, bo one mają 435 moje. No, czy... Dla mnie jest kurna mega, tak samo jak Deutschmark. No fajne w nich jest to, że mogą mieć właśnie dwa razy, znaczy ten, bliźniaki wąskie i można każde pole wjechać nim z pełnym powerem. No, Deutschmarki też są bardzo fajne. Deutschmarki lubię za to, że są szybkie przede wszystkim, tak? Nie dość, że jest lęgi, pewnie zapis. Nie wiem, że są mocne, tak, bo też mam Deutschmara 9, tylko ja go mam z tego jest portal, jest modding, coś takiego, tak, ale to jest portal taki, który ma tą samą co modhub. Czyli to mody są dość dobre, nie są pobugowane, fajnie chodzą. Oczywiście to jest 9 TTV Gaming Edition. Wersji 400 chyba też, 15 koni, czy 430 koni. No dla mnie jest petarda, 63 na godzinę. Idzie jak rakieta, kurka wodna. Do transportu, do ciężkiej orki. Naprawdę fajny traktor. Ja na swoim singlu na World Holm mam i to Magnum, mam właśnie tego Deutschmara. Na jednym i drugim mam około 20 motogodzin wyjeżdżonych już. To są takie dwa moje muły pociągowe. Wszystko robią. No i do tego ten pędzik taki z 300 ton z tych dużych traktorów. Tylko ten starszy, ta 900 starsza, nie? Mhm. No, też jest.
To też moja ulubiona modyfikacja. Przecudny traktor. Uwielbiam go. A mi się jeszcze podobają też z modyfikacji z tych amerykańskich serwerów właśnie John Deere, ale te w wersji Goodyear Edition i cases z serii Goodyear Edition. One się zupełnie inaczej prowadzą niż te standardowe ciągniczki. Są na tych takich ogromnych, szerokich oponach, na takich balonach. To mam case'y i... No, bardzo dobre są. I kurde, nie wiem czy case'a, albo John Deere'a, albo Massey Ferguson'a. No chyba Massey Ferguson'a drugiego takiego na tych ogromnych kołach. No to masz rację, one bardzo fajnie wyglądają, zupełnie inaczej brzmią. Powiem wam szczerze, że to co mnie w farmingu trochę nudzi chwilami w tych standardowych maszynach, że każdy jeden z tych ciągników praktycznie wydaje z siebie takie same dźwięki. Ostatnio zaczynam coraz więcej grać na ciągnikach tych z modów niż tych oryginalnych, bo te oryginalne po prostu mnie nudzą, jak on wydaje z siebie jakieś non-stop takie same dźwięki. Ostatnio nawet ściągnąłem sobie właśnie John Deere'a 6 i tam jest wersja z power shiftem, skrzynią, gdzie normalnie słychać jest, jak on zmienia te biegi. Jest po prostu bardziej taki naturalny, tak jak to faktycznie powinno wyglądać, a nie mam wrażenie, że wszystkie te maszyny, które są, to są na tych skrzyniach bez przełożeń. Tak jak Toyota teraz Wario robi, nie? No. To typowy fent Wario. No. Ale wiesz co, bo to dużo maszyn takich właśnie jak Valtra, jak Massey, jak Fendt, to w tej chwili jest jeden koncern, nie? Akko. I dlatego one brzmią bardzo podobnie. Bo są pakowane do nich dokładnie te same silniki. Tak, tylko jakbyś... Wiesz, na przykład Klasa wypuścili, Klas brzmi zupełnie inaczej, no, to zupełnie inna bajka. Inaczej, dokładnie. Ja nawet ostatnio gdzieś tam dorwałem modyfikację na zmianę dźwięku. Tylko powiem szczerze, że tak obejrzałem raz, drugi i nie bardzo kumam. To średnio, ale to średnio działa, bo ja też próbowałem. Ale Gostek, wiesz co, jak zrobił, bo tam w Pumie było, tak? Case Puma i oryginalny dźwięk z tego. On niby fajnie wygląda, tylko że tam pojawiła się później informacja, gdzieś na innej stronie znalazłem, że problem polega na tym, że niezależnie od tego, czy on jedzie z pełną prędkością, czy z mniejszą prędkością, to wydaje taki sam dźwięk, tak? To już słabo wygląda. Bez sensu. No. Mówię, mam nadzieję, że w nowym farmingu oni tutaj postawią trochę poprzeczkę wyżej, jeśli chodzi o walory dźwiękowe. No, na pewno, bo przecież oni na tym, na FarmConie już zapowiadali, że prezentowali próbki dźwięków, jakie będą w każdym z każdej z maszyn i to wszystko będzie, wiesz, poprawiane i modyfikowane, więc od kwestii dźwiękowej to na pewno się postarali. Że oni wtedy nie powiedzieli nic ciekawego odnośnie nowego farminga, tylko właśnie się pochwalili, że będą sezony i te nowe dźwięki. Możesz sobie na YouTubie obejrzeć, wejść na oficjalny kanał tego Farming Simulator i tak, ten od Giantsa i tam sobie poszukaj FarmCon, to był w lipcu chyba bodajże. No jakoś tak. Lipcowy, tak. Lipiec 2020 FarmCon. I zobaczysz, co oni tam będą prezentować, bo dźwięki uważam, że będą dobre. Naprawdę się postarali. Tak zobaczyć, bo to jest taki walor, który generalnie... Dlatego lubię tego Fenda 900... to jest chyba 930 Vario. Właśnie on zupełnie inaczej brzmi, jak kurde grasz kilka godzin w tego farminga, to przynajmniej no, te walory takie dźwiękowe są zupełnie inne. No nie wiem, dla mnie w każdym razie ma to jakieś tam znaczenie większe czy mniejsze.
ale jedno. Zbliżą się do końca orania tego pola. No, mi też już niedużo zostało. Przychodźcie tutaj do mnie, bo, że tak powiem, mam mały problem. Może sobie dam radę? Świece ci wykręcili. Co zrobiłeś? Znowu poszedłeś na piwo i ci świece by wykręcali. No ładnie. Nie, dobra. Potrzebna dobra, będzie... Potrzebna będzie... O, już przylecił. Już przylecił. No. Dobrze. No ładnie. Dobrze, że... Jak żeś to rozsypał? Dobrze. To dobrze, że to dopiero to już widzisz, jak jest wysypany, a nie to, jak ja sypam. No, ale czasami lepiej nie widzieć pewnych rzeczy. Dokładnie. Czego oczy nie widzą, tego z przyczepą idzie, nie wierzę. Zostaw tę przyczepę. Dudy, a pójdziesz stąd. Pip, pip. To jest kurna jak... O, masz. Nie, no, on się na pewno czegoś nawołał. Jeszcze wziął, mówię, nie bierz tej łamanej, weź tam demkę, wziął łamaną. Żeby to jest to, ale wysypałem. Będziesz sam cofał. Zaniosę pod pachą, co ty chcesz. Dla mnie to możesz, kurde, i w kieszeni te ziemniaki nosić. Aż to jest kurka wodna, no. Ja tu nie będę czekał, aż mnie noc zostanie, już jest 15, prawie 16. Kurna, zaklinowałem się pod dachem i nie mogłem przyczepy wyrwać. No właśnie to jest to, o czym mówiłem tobie na samym początku, że trzeba uważać, żeby się nie zaklinować pod dachem. Ale ty wiesz, ty kiprowałeś, tak? A ja miałem przyczepę, przecież mam przyczepę, która wypycha, tak? Nie podnosi się do góry i też się zaklinowała, no obraz sobie. To trzeba mieć talent. No tak, tak. A to co? Roboty szukasz? Idę na miedzę. To jest bardzo żmudna robota, ale już bliżej końca. To też jest bliżej końca, jak dalej. A już jak to pójdzie, to już będzie ładnie. A właśnie, skoro tam mamy pierwszy etap wzrostu, to trzeba zobaczyć na tą soję, to ją trzeba będzie nawieść. Proszę, jedziemy z mamą. Nie, no panie, teraz to jestem 7, 5, 7. Mam taki internet, że jeszcze takiego nie miałem. Ale że co? Wiesz co, po tym wczorajszym wypadku zrobiłem sobie, wiesz, kabelek dzisiaj w pracy, obrobiłem skręteczkę, elegancko przedłużacz, bo mam dość daleko router. Znaczy w przedpokoju mam router zamontowany. I do tej pory to było tak, że działałem przez Wi-Fi, nie po kablu, tylko przez Wi-Fi. Jak wczoraj zrobiłem jakieś tam testy, no to później, jak już się rozłączyliśmy, tak, no to udało mi się osiągać prędkości na zasadzie, nie wiem, do 10 pingu i 40-30 megabitów miałem na pobieraniu i na wysyłaniu mi, tak? Musimy ten tobą... podgląd tego pola wywalić, kurna, rozumiesz? Narbi, bo nie widać. Nie wiem, jaki mam azot, nie wiem, jaki jest pH. pH jest chyba w porządku. Gorzej z azotem, bo nie widzę. A ten. Dobra, to mam następny, ten się go wyrzuci, ale to na mapce można podejrzeć. No, ale to wiesz, to na mapce ci nie powie, czy jest dobrze, czy nie.
A, bo tutaj ta soja... Według mnie na pewno trzeba to zawapnować. Bo to jest pierwszy raz, kiedy... A ono w ogóle chyba jest niezeskanowane jeszcze. 75 jest zrobiona. A, 50. Tam skanowałeś. A 53? 70... To co teraz zbieraliście? Nie. Nie. No to ono jest niezeskanowane jeszcze. Tylko to jest bez skanowania. To 53 nam zostało. To tam generalnie trzeba nawóz rozrzucić na tamtych polach. To czy tak, ustawić automatyczną dawkę i rozrzucać. Nie ma innej opcji. No tak, no, na obecną chwilę nie mamy wolnego papaja. Już to jeszcze za dwa przejazdy w sumie, no ten do końca i jeszcze może jeden i tu już się skończy, więc będzie wolny papaj i będzie można ogarniać tutaj dalej temat. Mamy azot na poziomie 120 kg. Na 75 na 51 mamy azot na poziomie 120 kg, ale tylko na środku pola. No bo tam... A brzegi są na poziomie 20... 40. Bo tam ja kombinowałem z tą soją, czy jak wyłączy się automatyczną dawkę i od razu się nawiezie, czy będzie ok. I dlatego tak wyszło. A Cyber, wracając do tematu, to zrobiłem sobie właśnie ten przedłużacz i puściłem się już teraz po kablu. Jak zrobiłem sobie dzisiaj, wiesz, test prędkości, no to nagle okazało się, że ping mam 2, a wysyłanie mam 195 megabitów, a... Nie, pobieranie mam 195, a wysyłanie mam na poziomie tam 98. No to bardzo dobry internet. No, także to jest w ogóle zupełnie inna bajka niż na Wi-Fi. Dlatego będę musiał zainwestować w kabel. No i znaleźć... Nie, Wi-Fi możesz mieć słaby router i będzie słabo nadawać, nie? No ja mam, wiesz... To... To co mi założyła firma, która dostarcza no właśnie. Usługę, to generalnie właśnie. Mam, nie? To już dużo lepiej byś zrobił, jakbyś po prostu sobie kupił router Wi-Fi i po prostu pociągnął go Ethernetem i rozdzielił sygnał dopiero. Taki dobrej jakości, na pewno byś na tym zyskał. Bo to, co oni dają, to zwykle jest szajs, nie? Najtańszy, byleby tylko klientowi wcisnąć. No to jest tak. Tylko, że taki dobry router to pewnie jest 1000 zł. Nie, no bo ty nie potrzebujesz ADSL-a ani z modemem LTE. To taki za 250-300 zł to już jest dobrej jakości. Bo to ty robisz tylko... Robisz tylko sygnał, który dostajesz przez LAN i przetwarzasz na Wi-Fi. Tylko i wyłącznie. Bo masz jedno wejście, no i potem masz tam 4 czy 5 wejść, nie? Sieciowych plus Wi-Fi. To by ci rozwiązało problem. Może pingów nie miałbyś na poziomie 2, ale myślę, że spokojnie poniżej dychy byś się zmieścił. Jasne. Do tego byłoby stabilne łącze. Ale jak masz możliwość puszczenia kabelka, to bym się nawet nie zastanawiał. Zaciskareczka, przeciągnąć gdzieś przez jakieś szparki przewód. Ethernetowy i skręteczkę i po sprawie. Dokładnie. I taki, powiem szczerze, taki mam plan i... Ja go wykonam. Na razie co prawda mam puszczone, wiesz, tak, bo chciałem sprawdzić, więc na partyzanta, tak, jest puszczony, ale zrobię tu instalację. Małżonka na pewno jest zadowolona. Nie będę się wypowiadał, bo po co będę wywoływał Witka z lasu. Pieniata szanownej małżonki, dobra. Tym bardziej, że siedzi nie opodal mnie.
A pewnie ma coś ciężkiego. W takim razie pozdrawiamy. W takim razie pozdrawiamy, to się nie może obejść bez pozdrowień. Ja już pozdrowiłem. Przekażę. Nie ty masz dziękować, tylko małżonka. A. To ja w jej imieniu. O. A niech będzie. Dobrze? Niech będzie. No. Może być. Przyjęte. Dobra, Timba, nie dogaduj już. Nie dogaduj, bo zaraz zobaczysz, co będzie. Z tyłu za włoski złapie, wyprowadzi do kuchni i będzie po graniu. Dobra, już jestem grzeszny. A słuchaj, właśnie, bo moja żona uwielbia jakieś prace takie, wiesz, zręcznościowe i właśnie na drutach dzierga sobie coś tam. Więc wiesz, wolałbym tego druta nie mieć wbitego gdzieś pod żebra. Między oczy. Mhm. Kiedyś też próbowałem takich robótek ręcznych. Jak to mówił klasyk Stanisław Anioł w alternatywach, druta do druta i skarpeta gotowa. W tym stylu. Ja bo tutaj już coś... Natywy to jest mój ukochany serial, kurna. Kocham go po prostu. Aha. W ogóle całą twórczość Stasia Barei to jest coś, co powinien każdy, kurna, szanujący się polski kinoman mieć opanowane. Dokładnie, i on uchwycił absurd tamtych czasów i zrobił to w taki sposób, że nawet cenzura tego nie złapała. I to właśnie był geniusz jego. A kogo grał Stasio Bareja, kurna, w alternatywach? Przecież on występuje w tym filmie. Chyba on ma. Tam jest kilka epizodów, dosłownie kilka epizodów. Wiem. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywa. Nie, to żadnego z lokatorów. Tyle wam podpowiem. Nie gra żadnego z lokatorów. Ale ma nazwisko. Tak. No i właśnie, nie pamiętam. I funkcję. Dzielnicowego. Czekaj, jak on ma nazwisko, ten dzielnicowy? Panie. Ale spóźnienie. Gdzie tam mam cię lecić? Do kombajnu. Mam cię chycić? Żebym je to był ostatni raz. Przedostatni. Dasz sobie radę, spokojnie, przyjacielu. Masz cały wieczór na to, żeby to rozładować. Odpalaj do przodu. Dobra. Jestem? Jestem. Coś mnie ominęło? Co było? Nie. Oczywiście. Co było? No, wykonujemy swoją pracę. Ciężko pracujemy. Kurka wodna jest zamówienie z Lidla na frytki. Jasne. Biorą z maszyny, nawet nie każą kuchać. 180 euro wywalił. A ja za darmo. No wiesz, jakżeś... Bądź tu współwłaścicielem, kurka wodna. Nie dość, że... rozklekotany traktor mnie dał do jeżdżenia, to jeszcze kurna za darmo. A jakiemu śmietkowi spod sklepu 180 euro wywalił? No nie wierzę. Kompletnie nie wiem, o czym rozmawiamy. Przepraszam. Widziałeś, jak on skoczył tym traktorem? Kuźwa, lepiej jak 100 w czterech skoczni. Stach to mógłby się uczyć ode mnie. O rany, a co tu się stało? No, dokładnie. Ale zacięło. Ale przelagowało, ty. No, ale mnie to w dalszym ciągu przelagowało. Mnie też trzyma. Wszystkich nas trzyma. Serwer. No, a. Ale jak? Dobrze, że ja w ogóle nie wciskałem do przodu, do tyłu.
Ale to się da jak Cyber wystartuje albo tutaj, to się będzie działo. Nie wiem, do którego mam się patrzeć. No to łapaj mnie tam w żywopłocie. Tego nie ma się. Bo już. Tylko nie wiem, w którym. Ja tu już. Ja się obawiam, że to może być koniec. Nie, ja wysiadam z traktora normalnie. Ale maszyny nie jadą. Nie zmieniają pozycji. No ja też wysiadłem, bo wysiąść mogę, ale... No ale jest błąd serwera i maszyny nie jeżdżą. Wiem. O, właśnie nic. Co tu się dzieje na serwerze? Wyłączyć można. No, ale przód, tył nie działa. Ale lipa. I popsuli zabawę. To spadę. A było tak. Bo się północ zbliża. Co? Dupa zbita. No kurde, myślałem, że te ziemiory wywalimy chociaż. No trudno. Co robimy? Czekaj. No. Maszyny są sfrizowane, nie można z nimi nic zrobić. Ani nie podnieść, wiem. Ani przestawić. Ale próbowałem przestawić, kurna, przyczepę pustą. Nie dało. Też się nie da, no, nie da się. Mogę, ale z ciągnikiem nie mogę nic zrobić. Ciekawe, czy save się nie schrzanił. Czy weź nie gadaj. A spróbuj wejść do menu i zrobić save'a. Logować. Nie by zrobił. Nie by zrobił zapis. No i nic, nie pojedziemy dalej. Sześciapek masz. 9. Słuchajcie, no chyba musimy wyskoczyć. Nie wiem, czy jeszcze coś działamy, czy na dzisiaj dajemy sobie już. Znaczy, jak już wyskoczymy, to ja już spadam, nie? To sobie dokończycie, jak macie ochotę. Więc co najwyżej. No, niestety nie uda. Ale... Nie, stąd ci się nie uda. Serwer. Gibno. Serwer gdzieś tam przycięło na chwilę i gra straciła stabilność. O, trudno. I tak jest w sumie za 15:24. Tak, no, nie aktualizują się pozycje pojazdów. No. No dobra, to nie ma co kombinować. Siła złego na jednego. Chociaż silnik wyłączę, żeby się paliwo nie marnowało. No dobra, panowie, słuchajcie, to już w takim... Niemiecka technologia. Germany i się... Serwi grę. Oj, ja już wyskoczyłem. A, wyskoczyłeś już? Aha. Fiber, ty też już wyskoczyłeś? Tak. Wyskoczyłeś, dobra. No dobra, słuchajcie, to... Ale co? Co? Odpuściło? Nie odpuściło. Nie, jeszcze chwilę jestem, ale nie odpuszczę. To już też wyskakuje w takim razie. No cóż, to dziękuję wszystkim w takim razie za obecność, za łapeczki. Bardzo dziękuję. Za tak. Wspólną jak zwykle grę. Ja też dziękuję sobie. Panowie. Fajnie, że pograliście, fajnie, że sobie mogłem dołączyć na chwilkę chociaż. Zawsze to coś innego. Prawda? Niż oglądanie brzydkich filmów. Z boczuchu. Ale ja nie wiedziałem, że
że takich. Widziałeś brzydkich, wystarczy. Nie no, brzydkie filmy to są takie, gdzie na przykład się rozkrajają na pół. Nie, ja nie cierpię horrorów. Ja lubię horrory, ale nie takie, gdzie się ćwiartują. Ja nie cierpię, nienawidzę. Ja lubię klasyczne horrory. Aczkolwiek na przykład taki film jak klasyk science fiction, czyli Gwiezdne No dobrze, kończymy. Niestety padł nam serwer, więc na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapeczki, za subskrypcję, za wszystko i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, hej.